Kolejny zamachowiec na granicy. Przeszukania imigrantów bezskuteczne. Nowy dyrektor w MPL. Obiecano ściślejszą kontrolę na granicy. Okej, czyli pętla się zaciska. Będzie coraz bardziej, że tak powiem, coraz trudniej. Zobaczymy, czy będzie więcej ludzi, czy nie więcej ludzi. Dzisiaj ma przyjść ten koleś, trzeba pamiętać. Dobra, inspektorze. Nowy dyrektor jest niezadowolony z niedokładnej kontroli cudzoziemców. Od dzisiejszego dnia wszyscy petenci spoza kraju muszą przedstawić aktualną kartę informacyjną, na której widnieje wzrost, waga oraz cechy wyglądu zewnętrznego. Jezus Maria. Uzupełniono rozdział Księgi Zasad dotyczących dokumentów. O Boże. Dobra, tu sobie ustalmy, żeby pamiętać tego, któregoś z tych gości. Tu mamy jeszcze, prawda, te nasze kochane zabaweczki. Ale zobaczmy jeszcze tutaj, co się zmieniło. A, to są te. Okej, zasady. Dobra, mapa i dokumenty. Karta informacyjna. Okej. Weryfikujcie wygląd zewnętrzny w oparciu o podany opis. Pobierajcie odciski palców tylko wtedy, gdy ich wzór znajduje się w kartotece. Dokument wydawany krótkoterminowo, sprawdzajcie uważnie datę wygaśnięcia. Wydawana wszystkim zaaprobowanym cudzoziemcom. Okej, to jest ciekawe. Pobierajcie odciski palców tylko wtedy, gdy ich wzór znajduje się na kartotece. Okej. No dobra. Okej, widzicie, wzrasta nam ilość rzeczy, które musimy ogarniać. Cudzoziemcy muszą mieć kartę identyfikacyjną. Tak właśnie. No dobra. To chyba ktoś podszedł jeszcze, mi się wydaje. Czy nie? Nie, to ja przyszedłem. Dobra, sorry. Okej, jedziemy. Dokumenty proszę. Cel waszej podróży? Przyjeżdżam z wizytą. Pozostanę w Arstoczce 14 dni. Dobra. Odcisk kciuka. Dobra, zacznijmy od tego. Rejdski Nikola, git. Pieczęć git. Republia. Wydana Les Renadi w Republii. Zgadza się. Ważna do 13 grudnia. Odwiedziny, tak? To się zgadzało? Z wizytą 14 dni. Kod się zgadza. Teraz zobaczmy to. 181 cm, 90... 181 jest git. Odcisk kciuka. To teraz mam to powiedzieć, że tego nie mam? Nie. No dobra, no to co? No to ale było napisane, że mam pytać o to, jeżeli jest pokazane, ale jak mam go poprosić o ten? Nie mam jak. Kręcone krótkie włosy, wszystko się zgadza. Ja go tam wpuszczam. Jak będzie coś się nie zgadzało, to odcisk palca będę sprawdzał, nie? Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy dobrze rozumiem. Czy zaraz będzie... A nie, wszystko git, dobra. Dokumenty proszę. Szanowna pani dzwonnica. Mamy dyplomatkę. Dawno dyplomatek nie było. Arestoczka jest napisana, więc jest dobrze. Marina Zapcher. Zapcher Marina. Kobieta kod. Outer Grouse. Kobieta kolekia. O! Shit! Outer Grouse nie jest miejscem wydania kolekii. Shit. Mapa. Kolekia. Właśnie tak. To się nie zgadza, szanowna pani. Miejsce wydania paszportu jest niewłaściwe. Nie rozumiem was. Areszt. Spadaj. Co się dzieje? Jak to się dzieje, kurde? Zasady, no. Takie są. Że się dzieje. Spadaj. No, ziomuś. Witajcie. Dawaj kasę. Zatrzymani czterech. Oto wasza dola. O, teraz się zgadza. Należy się więcej za ostatni raz. Więcej nie mam, ale wkrótce dam wam resztę. Jasne. Wszyscy tak mówią zawsze. Oddam wam później. Grosik oddam później. Jasne. A potem, kurde, zarabiają na takich, którzy... O, jaka halina! Uhuhu! No ty z bazaru wracasz? Kobieta. Okej. Okay. Nadwaga, no, zdecydowanie. Faktycznie. Nadwaga się zgadza. Ale na wszelki wypadek jeszcze raz tutaj zrobimy pyk. Bo jest niezgodność. Zostaliście wyznaczeni do przeszukania, mimo wszystko. Szkoda, że tylko w wyglądzie jest nadwaga mimo to, ale i tak sprawdzę. Co to jest za imię? Co to jest za nazwisko? O, matko boska. Aha! A co my tu mamy, spryciaro? Jak to brak powiązań? O Jezu,
Dobra, przecież chodzi o to, żeby... Żeby tutaj zaznaczyć, o tak, czyli zakaz broni i kontrabandy. Nie tolerujemy przemytu! Co? Jajo. Spadaj. Co robicie? Won! Słusznie, nie ma żadnego przemycania do jakichś kurde syfów. Co za laska. O, koleś. Dobry jesteś. Dobra. Odwiedzić przyjaciół. 90 dni, 30 dni odwiedziny. Dobra. To za chwilę zobaczmy. Wygląd, wąsy. No trochę tam, rzeczywiście. Dobra, wzrost mniej więcej się zgadza. Waga też, wąsy, odcisk nie wiem. Tu, wygasa 11 grudnia, czyli okej. Okay. Dobra, czyli to jest git. Teraz idźmy tu. Matthias Wollin. Wallin? Shit. Nie zgadza się. Te personale się nie zgadzają. Mam wiele imion. Nie wątpię. Okej, okay, odpis z kartoteki. Matthias Wallin. No właśnie, brak pseudonimów. Zobaczmy, czy to się jeszcze zgadza. Odcisk kciuka. Jest git. Tylko, że nadal nie zgadza się to z tym. Także sorry, man. Personale się nie zgadzają. Zmieniły się moje dane ostatnio. Ciesz się, że cię nie aresztuję za takie, za taką ściemę. Po prostu spadaj. Masz, bierz sobie to wszystko. Idź mi stąd. No idź mi, zabierz to wszystko. Poszedł. O Jezu, w ogóle nie zwracam uwagi na to. Ale to chyba nie był on. Jakoś mi nie zabaglało w głowie. Ej, człowieku. Zgubiłem mój dowód osobisty. Chyba ktoś mi go ukradł z szatni. Ale wygraliśmy mecz. Nie mogę się doczekać powrotu do domu. Woziłem ze sobą latami, może wam się przyda, co to jest? Co? Plakat, a se powieszę. Spoko, tylko że sorry, ale bez dowodu ja cię nie mogę wpuścić, więc sorry, ale jeszcze raz. Obywatele, co to jest w ogóle? Arstoczka, dowód osobisty, sorry. Brakuje wam dowodu. Wiem, koleś, przecież mówiłem, ktoś go ukradł. Bez jaj, daj mi przejść. Nie mogę, sorry, jestem bardzo... Co? Pomyliłem pieczątki. O Jezu, automatycznie go przepuściłem. O lol, a fail of the year po prostu. No dobra. Udało ci się, farciarzu. O matko, jaki jestem głupi. Dobra, praca. Czy jesteś inżynierem? Dobra, no to od razu dostajesz ode mnie wizytóweczkę. Okej, okay. Łysy. Łysy się zgadza, 74 kg, 169 wzrostu. No tak. 8 grudnia, dobra, to się zgadza. Inżynieria, ważne do lutego. Wojtek Janecek. Janecek Wojtek. Okej, okay, jakiś Czech chyba. Jeszcze zobaczmy, jeszcze tutaj, tak, pieczęć się zgadzała. Ta pieczęć też się zgadza. Oczywiście tego się zapomniałem sprawdzać. Antegria Sant Marmero. Antegria Sant Marmero jest git. To jest dobre, płeć mężczyzna, zdjęcie okej, okay. Kodzik podobny, urodzony jest git, wygasa, wysrasa, praca miesiąc, tego nie pamiętam. Kilka tygodni to rzeczywiście jest miesiąc. Ej, wszystko wygląda na git. Tym razem przepuszczam cię, bo rzeczywiście powinienem cię przepuścić. Spadaj. Sprawujcie się dobrze. Nie ma jeszcze żadnego tego z zakonu, ale mi się wydaje, że ja nie chcę ich przepuszczać, żeby było śmieszniej. Nie chciałbym przepuszczać tych z zakonu jednak. Imigruję, bo chcę być tutaj, no. Chcę być porządnym obywatelem. O Jezu, wygasa. O matko boska. To, żeś teraz pojechała, laska? Nie możecie przejść na podstawę nieważnego dokumentu. Wcześniej było mi nie po drodze. Standardowa wymówka i standardowy wypierdzielaj mi stąd. Paszą, won! Co za ludzie. U jaki wielki koleś. Brakuje tylko cygara. Imigracja. Te karty identyfikacyjne same problem. Nie dość, że ciężko tak dostać, to jeszcze jest ważne tylko kilka dni. Wy... Po co w ogóle otwieraliście granice? Co za maruda, ej. Stary, no nie masz tego, tak? Wykryta niezgodność. Przesłuchaj. Gdzie wasza karta? Nigdy mi czegoś takiego nie wydano. No to, że ci nie wydano, no to sorry, winę tu, ale... Spadalski. Ech, zgodnie z certyfikatem. To nie miało prawa się udać. Lepiej było wydać pieniądze na łapówkę. Zdecydowanie, ziomuś. Ej, nie pojawił się koleś z zakonu? Chyba. No.
Okej, okay, mogę z powrotem spaść do kategorii C8, ale nie chcę. Oszczędności 5, pensja 8, łapówki 10. Przeprowadzka nie, wszystko pięknie, mam 15 zysku. Dobra, czyli jest git, możemy iść spać, wszystko pięknie. Nie przyszedł kolej z zakonu, no nie przyszedł. Bezpieczna przystań bandytów, Arstoczka zyskuje wątpliwą reputację. Republika odmawia azylu antegryjskiemu informatorowi. No zobaczymy, co to oznacza. 6 grudnia, Mikołajki, dostanę jakiś prezent? Mikołajki są, hello? O matko boska. Dobra. Jeszcze raz sobie te kratki tutaj. Ministerstwo Sprawiedliwości domaga się naszego wsparcia. Codzienny biletyn będzie od teraz wyrał opisy 3 najbardziej poszukiwanych na świecie przestępców. Porównujcie ich zdjęcia z twarzami petentów i niezwłocznie zatrzymajcie podejrzanych. Niech żyje Arstoczka. No tak, czyli teraz będzie trzeba jeszcze sprawdzać te ryje. Czyli właśnie te ryje. O matko, coraz bardziej skomplikowane te rzeczy się robią, widzicie. Sprawdzać ryje, sprawdzać paszporty, jakieś te petenty, srenty, pierdenty, dziadostwa. O masakra. A przynajmniej mam ładny plakat. Oho, ziomuś. Cel waszej podróży. Jestem wysłannikiem dyplomatycznym. Nazywasz się Waliński Michael. Co to jest? Dobra, trzeba zobaczyć. Arstoczka jest wymieniona, jest impor. Zobaczmy pieczęć imporu. Zgadza się. Pieczęć imporu jest prawidłowa. Kod się zgadza. Wygasa. Wygasanie jest git. Impor Enkio. Czy też się zgadza? Też się zgadza. No, czyli wygląda na to, że jesteście rzeczywiście dyplomatą. Wygasa ta mężczyzna impor. Dobra. Siema. Sprawujcie się dobrze. No, chyba, że ten ryj był podobny. O-o. Fuck! Serio? Nie sprawdziłem tego. Myślałem, że na początku nie będzie już się pojawiać. O jest. No okej, wpuściłem przestępcę. Zajebisty jestem. No matko boska, no zaspałem. Dobra, czego ty chcesz? Tranzyt dwa dni. Dobra. 17. Git, długie włosy. Nie masz długich włosów. Dane zgodne? To są długie włosy? Chyba na... nie na głowie. 180 cm, git. Odcisk kciuka, cholera wie. Dobra. No, bez jaj. Risa Misza. Misza Risa. Tiri, kodzik git. Tranzyt git. To się zgadza, git. Pieczęć git. No dobra. A, czyli wszystko się zgadzało, tak? Wydanie Tsunkeido w imporze. Import Tsunkeido. No na to wszystko jest git, 25. Wszystko pięknie, dobra. Siema. Spadaj. Och, rzeczywiście ta japa była podobna, no. Niech to szlak. Dokumenty proszę. Cel waszej podróży. U, jaka japa. Ale nie podobna do tego na szczęście. Zażądano to mojej obecności. O Jezu, nigdy bym takiego dyplomata za japę nie wpuścił. Mikkel Lauritsen. Lauritsen. Zjednoczona Great Rapid. Zgadza się. Kod jest okej. Okay. Okej, dobra. Pamiętam, że tu musi być napisana, że jest z Arstoczki. Dokumenty. Zgoda, karta dyplomatyczne. Pełnomocnictwo musi obejmować Arstoczkę. Właśnie o to chodzi. Okej, niezgodność. Nie ma Arstoczki. Nonsens! Sronsens. Spadaj. Nie macie prawa tego robić. Oczywiście, że nie mamy prawa. Dlatego to robimy. Next, please! Zamknąłem ją. Cel waszej podróży. Praca. Inżynieria. Zostanę tu przez pół roku. Okej, to masz od razu, proszę bardzo. Uloteczkę. Jezus Maria, ile tego jest? Dobra, na początku. Długie włosy, 60 kg, 175. Uwierzę. Kciuk nie sprawdzam, jest git. Liza Tob Jornowa. Torbjornowa. Okej. Dobra, pieczęć jest git. Czyli to jest też spoko. Teraz zobaczmy jeszcze to. Torbjornowa. Kod jest... Praca 6 miesięcy, tak? Pół roku praca. Git. Wygasa 20. Mamy dopiero Mikołajki. Jeszcze nikt mi nie przyniósł prezentu. Urodzona kobieta. Les Renadi w Republii. Zgadza się. Czyli wszystko jest git.
Welcome to our stoczka. Enjoy your stay. W ogóle nie ma tych kolesi tutaj. No, ziomuś, widać po japie, że nie jesteś podobny. Przyjeżdżam tranzytem. Tranzyt kilka dni. Dobra, tranzyt kilka dni się zgadza. Długie włosy. 61 kilo, 177 jest mniej więcej spoko. Do 10. Ważne. Hanna Hedrickson. Kobieta? Serio? Jesteś kobietą? Dane zgodne? To jest kobieta? Chyba w snach. Hajhan w imporze. Git. Kod git. 30. Git. Wszystko git. Wydaje mi się, że jest git. Dzień dobry. Siema. Sprawujcie się dobrze. Następny. Że przepuściłem przestępcę. Niezły jestem. O! 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 Mhm. Stary, nie wiem po co ja to wszystko zbieram, skoro twoja morda jest bardzo podobna do tej mordy. Wykryto niezgodność. Interesuje mnie wasza twarz. Nie podoba mi się ten ton. A mi się nie podoba twoja twarz. Ogólnie. Co się dzieje? Won! Przestępca złapany. No, przynajmniej jeden. Jednego zapałem, jeden mi umknął. Dokumenty, proszę. Ty nie jesteś podobny do tego Hagridowego tutaj kolesia. Cholera, przydarzył mi się mały błąd. Oddajcie mi proszę dokumenty. Nie pojęcia, aresztowałem go od razu. Co robicie? Nawet nie sprawdzałem, po prostu automatycznie go. Automatycznie go wywaliłem, ponieważ czas się liczy tutaj. O! Koleś dostał jakimś chyba stutonowym tirem w głowę, bo mu coś spłaszczyło. Odwiedziny, dobra. Sokoli wzrok? I to ma być wygląd? Gdzie masz paszport? Ziom? Gdzie jest paszport? Zabrali mi paszport. Mhm. O matko, ile nielegalnych ludzi tutaj się, kurde. Pałęta. Spaduwa. O, nie sprawdziłem w sumie jak się nazywa. Się okaże, że to zaraz będzie któryś z zakonu. Dokumenty proszę, cel waszej podróży? Tranzyt przez terytorium Arstoczki. Pozostanę tu 14 dni. Długie włosy, 49 kilo, 170. Okej. Okay. Co? Tranzyt. A gdzie masz pozwolenie? Na wjazd? Laska? Nie macie zgody na wjazd. Co to jest? No jest smarnie. Ludzie naprawdę są nieogarnięci. Ile dzisiaj ludzi przepuściłem? Jakoś nie liczyłem, ale chyba zdecydowanie mało. Nie było ich dużo. Dokumenty, proszę. Wiadomo, przejeżdżam przez wasz kraj. 2 dni. Okej. Okay. No dobra, okej. Okay. Sokoli wzrok i masz okulary? O, tu jest niezgodność, no proszę. Wasz opis nie zgadza się z rzeczywistością. To dobrze czy źle? Cudownie. Wręcz cudownie. Zobaczmy. Czy to się zgadza? Nie ma pseudonimów. Ale teraz co? Nie zgadza się wygląd, ale odciski się zgadzają. Orkiestra Weldrowska. I teraz pytanie. Zgadzają się odciski palców? Zgadza się ten odcisk, ale nie zgadza się sokoli wzrok. Znaczy, że to jest dobrze, czy to jest źle? Oddajcie ten dokument petentowi. Ej, nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Muszę się zastanowić. No nie zgadza się, jak się nie zgadza, ale tu się wszystko zgadza. No dobra, to się zgadza, przepuszczę ją. Mogę najwyżej mieć jakąś kartkę. Zobaczymy, czy reszta się zgadza. Skoro i tak się skończył czas. 181,57. Dobra, skoli wzrok, jasne. Orkiestra. Weldrowska. Kobieta. Great Rapid w Zjednoczonej Federacji. Mhm. 2 dni tranzyt. Przejeżdżam przez was kraj. Przez was kraj. 13. Mhm. Kodzik git. Wygasa. Git. Pieczęć git. Aha. Nie, to podbiłem. Dobra. Pozwalam ci wejść. Zobaczymy, czy to oznacza, że git, czy źle. Dobrze. Nie dostałem kary, czyli się zgadzało. Uff.
Dwuklik rozpoczyna szybką inspekcję. Jest dostępny tańszy lokal. No to wiadomo, że jest dostępny tańszy. Ulepszenie stanowiska. Dwuklik rozpoczyna szybką inspekcję. Nie ma pojęcia, co to znaczy, że dwuklik rozpoczyna szybką inspekcję. Sprawdzimy to, nie? Szybka inspekcja. No inspekcja to jest... Okej. Okay. No zobaczymy. To będzie chyba ostatni upgrade możliwy, więc będziemy mieli wszystko zupgrade'owane i zostanie nam jeszcze $15. Zastępstwa. W sensie reszty. Więc jest git. Wszystko pięknie, ładnie na razie się układa. Jednego tylko zbrodniarza przepuściliśmy. Nie ma tragedii. Idziemy spać! Dzień 14 dobiegł końca.